Ta wiadomość może być trudna do zaakceptowania, ale jest to coś, co wszechświat nalega, abyś usłyszała. Jest ktoś z twojej przeszłości, ktoś, z kim straciłaś kontakt na przestrzeni czasu, kto głęboko pragnie ponownie nawiązać z tobą kontakt. Czeka on z nadzieją i wahaniem, na znak, że jesteś gotowa, aby o te więzi. Twoi aniołowie niebiańscy dostrzegają wagę tego objawienia. Ta osoba może być członkiem twojej rodziny, ukochanym przyjacielem lub dawną miłością. Pomimo okoliczności, które was rozdzieliły, nadal jest on znaczącą postacią w twojej historii życia. Aniołowie chcą przekazać głęboko znaczącą wiadomość, która może być kluczem do zlikwidowania przepaści, która niestety powstała między wami. Ta przepaść, jak mówią, nie wynika z głębokiego konfliktu ani nierozwiązywalnych różnic, ale raczej z prostego nieporozumienia. Chcą, abyś wiedziała, że w tym krytycznym momencie rozstania, kiedy emocje były na skraju i napięcie niemal namacalne, prawdziwa komunikacja zawiodła. Nie było przestrzeni ani momentu, aby prawdziwe uczucia i myśli mogły zostać wyrażone, co pozostawiło wiele niedopowiedzeń i wiele źle zinterpretowanych sytuacji. Od chwili rozstania nosił on ciężar tego nieporozumienia. Z biegiem czasu ten ciężar tylko zwiększył jego pragnienie, aby usiąść z tobą, twarzą w twarz, w spokojnym otoczeniu, gdzie prawdziwe słowa mogą płynąć bez barier wcześniejszego napięcia. Pragnie on podzielić się swoją perspektywą, wyjaśnić okoliczności tamtych czasów z jego punktu widzenia i wyrazić swoje prawdziwe uczucia i myśli, które w zamieszaniu tamtych napiętych chwil nie zostały odpowiednio przekazane. Jego cel jest jasny – naprawić to, co zostało uszkodzone i, z nadzieją, odbudować i wzmocnić relację, którą kiedyś dzieliliście. Pragnie nie tylko powrócić do twojego życia, pragnie zjednoczenia, które przywróci intymność i zaufanie, które kiedyś definiowały waszą relację. Jednakże, aby to spotkanie mogło się odbyć, aby rozmowy mogły odbudować mosty i uleczyć stare rany, potrzebuje on gwarancji. Gwarancji, że linia komunikacji, teraz przerwana, może zostać nie tylko przywrócona, ale także wzmocniona, aby stała się bezpieczna i otwarta, umożliwiając uczciwą i wrażliwą wymianę uczuć i myśli. Między wami kwitła głęboka i prawdziwa miłość, taka, o której czyta się w romansach, ale którą czuje się tylko raz w życiu. Był integralną i niezwykle cenną częścią twojego życia, kimś, z kim każdy dzielony moment splatał nici wyjątkowo silnej więzi, opartej na najprawdziwszym zaufaniu. Ta więź nie była powierzchowna ani frywolna, była więzią dusz, tak istotną, że wspomnienia stworzone razem przeniknęły do twojej istoty, stając się stałym i niezmiennym elementem twojej osobowości. Jednakże, jak wiele historii miłosnych naznaczonych intensywnością, wasza napotkała niespodziewane burze. Nieprzewidziane okoliczności, te zwroty losu, których żadna para nie może przewidzieć ani całkowicie uniknąć, wtargnęły z siłą, wstrząsając tym, co wydawało się niezachwiane. Te surowe przeciwności rozdarte tkankę waszego związku, pozostawiając za sobą bolesną przepaść. Głęboka więź, która kiedyś was podtrzymywała i definiowała, zaczęła się rozmywać, przekształcając się w odległe wspomnienie, rozmazane przez czas i odległość, zastąpione przez bolesną pustkę, która odbija się echem w obu sercach. Pomimo tygodni, miesięcy, a może nawet lat, które upłynęły od tego zerwania, miłość, którą do ciebie czuję, nie tylko przetrwała, ale nadal płonie stałym żarem. To miłość odporna, zdolna dostosować się do nowych realiów i przemian was obojga. Intensywność tego uczucia, zamiast zmniejszać się z powodu rozłąki, zdaje się znajdować sposoby na manifestację w pragnieniach ponownego spotkania, głębokich refleksjach i stałym tęsknocie za twoją obecnością. Czeka on, z cierpliwością temperowaną przez trwającą nadzieję, na znaczącą rozmowę, tę rozmowę, która mogłaby rozplątać węzły nieporozumień i odsłonić prawdy ukryte pod warstwami czasu i odległości. Pragnie on wyjaśnienia, nie tylko po to,
aby przedstawić swoją perspektywę, ale także, aby usłyszeć Twoją, zrozumieć w pełni każdy aspekt tego, co zostało między Wami złamane. Przede wszystkim, pragnie on szansy, może słabej, ale niezbędnej, aby przywrócić intymność, która kiedyś była fundamentem Waszego związku. Jednakże, głęboko zdaję sobie sprawę, że tej przepaści, która powstała z czasem i okolicznościami, nie da się wypełnić jednostronnie. Potrzebuje znaku, gestu, słowa, które pokaże, że jesteś otwarta na ideę zjednoczenia, że również widzisz wartość w odbudowie tego, co zostało utracone. W samotności swoich myśli przycupnął przy swojej miłości do ciebie jak latarnia nadziei. Ta miłość, niezachwiana pomimo przeciwności, pełni rolę kotwicy, mocno trzymając jego wiarę w siłę więzi, którą kiedyś dzieliliście. Jego przekonanie nie drży. Wierzy, że z otwartymi sercami i uczciwą, przejrzystą komunikacją, żar dawnego, kiedyś błyskotliwego uczucia, może być odnowiony. Wyobraża sobie, że pod popiołami przeszłości wciąż płonie płomień zdolny na nowo oświetlić wspólne ścieżki, którymi kiedyś szliście. Rozumie, z dojrzałością wypracowaną przez refleksję i ból straty, że przywrócenie tego, co zostało utracone, nie jest łatwą ani wolną od bólu drogą. Wie, że wymaga to wspólnego wysiłku, gotowości obu stron do zanurzenia się w głębi swoich wspomnień, stawienia czoła bólom i rozczarowaniom oraz odkrycia złożonych powodów, które doprowadziły do rozstania. Ten proces, choć potencjalnie bolesny, widzi nie jako przeszkodę, lecz jako niezbędne przejście do prawdziwego pojednania. Z każdym dniem jego determinacja wzrasta. Całkowicie wierzy, że więź, która was połączyła, jest zbyt cenna, by ją zostawić, a historia, którą razem tworzyliście, jest zbyt bogata, by ją zapomnieć. W głębi swojego serca czuje, że warto walczyć, że miłość, którą dzielicie, zasługuje na drugą szansę, niezależnie od tego, jak trudna może być droga, by to osiągnąć. Mimo że ta wiadomość może zabrzmieć wyzwaniem i przynieść ciężar trudnej do zaakceptowania rzeczywistości, jest również nosicielem nadziei, promykiem światła w ciemności poprzednich niepewności. Pełni funkcję bolesnego przypomnienia, że mimo burz, które mogły zachwiać podstawami waszego związku, esencja miłości, która was kiedyś połączyła, pozostaje nietknięta, niezachwiana wobec przeciwności. Ta uporczywa miłość jest świadectwem głębokości i prawdziwości połączenia, któreście dzielili, połączenia, które przekracza granice czasu i okoliczności. Ten komunikat jest zatem zaproszeniem, by zanurzyć się w wspomnieniach przeszłości, by przemyśleć wspólne chwile, radości i wyzwania, które kształtowały waszą wzajemną relację. To okazja, by uznać, że w obu sercach nadal tkwi namacalna chęć ponownego rozpalenia płomienia, który kiedyś jasno świecił na waszej drodze. Jest to wezwanie do odwagi, zachęta, byście oboje odważyli się zrobić decydujący krok w kierunku odrodzenia cennego połączenia, by próbowali przywrócić więzi z odnowioną nadzieją i zrozumieniem. Jednak realizacja tej możliwości odnowienia zależy kluczowo od twojej gotowości do ponownego spotkania. Chociaż porusza go pragnienie ponownego bycia przy tobie, boryka się z wielkim niepokojem związanym z obawą przed odrzuceniem, które mogłoby jeszcze bardziej pogłębić istniejący już ból. Jego wahanie, by zrobić pierwszy krok, jest zrozumiałą ostrożnością. Pragnie zbliżyć się do ciebie, ale zrobi to dopiero, gdy będzie miał pewność, że jesteś gotowa go wysłuchać, zrozumieć jego perspektywę i rozważyć pojednanie. Zasługuje na tę szansę, tę możliwość, by zostać wysłuchanym. Mimo że powrót do przeszłości wywołuje burzę różnych uczuć, zachowuje nadzieję. Całkowicie wierzy, że gorzkie chwile nie powinny przesłonić słodkich wspomnień, które również są częścią waszej wspólnej historii. Problemy i wyzwania w związku są nieuniknione, ale uważa, że nie powinny one zatrzeć dobrych chwil, które dzielicie. Wręcz przeciwnie, to właśnie te momenty szczęścia i wzajemnego zrozumienia sprawiają,
że każdy wysiłek w przezwyciężaniu trudności jest naprawdę wartościowy. To siła więzi, którą zbudowaliście, pełna chwil radości i wzajemnego zrozumienia, inspiruje go, by nie rezygnować całkowicie z waszej relacji. Jest przekonany, że zasługuje na szansę, by zostać wysłuchanym, by wyrazić swoje uczucia i perspektywy. Pragnie tego nie tylko dla siebie, ale dlatego, że ma głębokie pragnienie naprawienia związku. Jego motywacja wynika z miłości i zaangażowania, chęci przywrócenia harmonii i bliskości, które kiedyś definiowały wasze połączenie. Być może jesteś bardziej otwarta na tę możliwość, niż początkowo sądziłeś. W twoim sercu może wybrzmiewać echem jego pragnienia, rezonować z myślą o ponownym nawiązaniu związku. To pragnienie wypełnienia przepaści, która was rozdzieliła, może rosnąć w tobie, wzmacniane chwilami samotności i refleksji. Oddalenie, choć bolesne, może zwiększyć twoją świadomość dobrych rzeczy, które zostały stracone wraz z związkiem, budząc w tobie tęsknotę, która zastanawia się, co dokładnie poszło nie tak. W tych momentach introspekcji zwykle ujawniają się stare urazy, odsłaniając nieporozumienia, które być może nie zostały w pełni zrozumiane lub rozwiązane w tamtym czasie. Niestety, nieporozumienia są częstym zjawiskiem w relacjach międzyludzkich. Mają one potencjał wywołać ciąg zdarzeń i niepożądane konsekwencje, które w wielu przypadkach mogłyby być łatwo uniknięte przy bardziej klarownej i efektywnej komunikacji. To w rozpoznaniu tej rzeczywistości twoi aniołowie stróżowie teraz mobilizują się, by pomóc ci naprawić te niedociągnięcia z przeszłości. Dostarczają tej wiadomości nie tylko jako znaku, ale jako aktywnego wysiłku, by prowadzić cię ku jasności i wzajemnemu zrozumieniu. Pragną, abyś, otwierając swoje serce i umysł, mogła przekroczyć bariery, które zostały wybudowane przez brak komunikacji. Rozpoczynając ten proces, zaczniesz dostrzegać subtelne sygnały, małe wskazówki, które wszechświat kładzie na twojej drodze, aby wskazać kierunek pojednania i ujawnić najlepszy sposób ponownego zbliżenia do tego, kto był ważny w twoim życiu. Te znaki mogą manifestować się na różne sposoby. Nostalgiczne wspomnienia, które pojawiają się nagle, żywe sny, które przywołują prawie zapomniane wspomnienia, lub nawet spontaniczne rozmowy z obcymi, którzy w jakiś sposób wydają się dotykać kluczowych punktów waszej relacji. Te chwile nie są przypadkowe. Są to celowe komunikaty od wszechświata, zaprojektowane, aby obudzić coś głęboko w twojej duszy. Będąc bardziej świadomym otaczającego cię świata, te kosmiczne szepty stają się bardziej jasne i częstsze. Są to ciche przewodniki, których wszechświat wysyła, aby pomóc w procesie uzdrowienia i ponownego połączenia. Słuchaj uważnie szeptów swojego serca. Są one echem subtelnego głosu wszechświata, który komunikuje się bezpośrednio z twoją intuicją. Ten wewnętrzny głos, często ignorowany w hałasie i pośpiechu codzienności, jest potężnym kompasem prowadzącym cię drogą życia. Pokaże ci on dokładny moment i odpowiedni sposób, aby podjąć pierwszy krok w kierunku pojednania. Kiedy nadejdzie ten moment i będziesz naprawdę gotowa, on przyjmie twoją inicjatywę z wielką radością. Nie tylko będzie miał szansę naprawić błędy przeszłości, ale ten proces otwarcia i dialogu będzie również głębokim doświadczeniem uzdrawiającym dla obojga. Gdy zmierzasz się z niezgodami, szczególnie tymi wynikającymi z nieporozumień, ból, który odczuwasz, nie jest powierzchowny, głęboko wpływa na duszę. Często ten ból jest zamaskowany przez codzienne obowiązki i działania, nieświadomy wysiłek uniknięcia konfrontacji z dyskomfortem emocjonalnym. Jednak ból i urazy pozostają tam, ukryte, czekające, aby zostać zaadresowane. Jedynym sposobem na prawdziwe uwolnienie tego emocjonalnego ciężaru i pójście naprzód jest bezpośrednie zmierzenie się z tymi emocjami, konfrontacja z problemami, które tkwią w sercu konfliktu. Decydując się zbliżyć do niego z zamiarem zrozumienia i rozwiązania tych problemów, nie tylko podejmujesz krok w jego kierunku, ale także otwierasz drzwi do nowego wzajemnego zrozumienia.
Ten sposób pozwala obu stronom wyrazić swoje uczucia i spostrzeżenia bez obawy o ocenę, tworząc żyzne podłoże dla odrodzenia pięknej i pełnej relacji. Ten proces jednak wymaga znacznej dawki odwagi i wrażliwości. Oznacza to gotowość do szczerego słuchania, bez uprzedzeń, oraz mówienia szczerze, bez obaw. Oznacza to pozwolenie na całkowite otwarcie serca, eksponując swoje rany i nadzieje w surowy sposób. To test siły emocjonalnej, ale także szansa na wzrost i osobistą wzbogacenie. Twoi aniołowie stróżowie są świadomi odwagi, jaką to wymaga, i chcą, abyś wiedziała, że nie jesteś sama w tej podróży. Będą z tobą na każdym kroku, oferując niewidzialne, ale namacalne wsparcie. Wierzą w twoją zdolność do pokonania wyzwań i wyjścia z tej doświadczonej sytuacji nie tylko z odnowionym związkiem, ale także z lżejszą duszą i głębszym zrozumieniem samej siebie i potęgi prawdziwej komunikacji. Dlatego zwracaj uwagę na znaki, które życie ci daje, słuchaj szeptów swojego serca i ufaj w swoją zdolność do wiedzenia, kiedy i jak działać. Dzięki tej otwartości na dialog i pojednanie będziesz mógł nie tylko uzdrowić przeszłe relacje, ale także odkryć na nowo miłość i więź, które wzbogacą wasze światy. Chciałbym zakończyć modlitwą za ciebie. O Panie, źródło wszelkiej odwagi i pociechy, błagamy, abyś zlał na nią potrzebną siłę do otwarcia swojego serca i umysłu. Udziel jej łaski, by przyjęła tęsknotę, która tkwi w jej wnętrzu, i odnalezienia odwagi, by podjąć pierwszy krok w kierunku uzdrowienia. Oświeć jej drogę, Panie, prowadząc ją delikatnie, aby mogła rozpoznać subtelne znaki, które Ty stawiasz przed nią, prowadząc ją ku tak bardzo pożądanemu pojednaniu. Natchnij ją, o boski przewodniku, niezbędną siłą, aby słuchała bez osądu, otwierając się na prawdziwe zrozumienie drugiego. Niech jej współczucie zakwitnie, pozwalając jej spojrzeć poza słowa i czyny, dotykając serca tych, do których dąży do pojednania. Niech Twoja obecność, Panie, będzie stałym i jasnym światłem na jej drodze, prowadząc ją przez cienie niepewności i strachu. Błagamy, aby Twoja boska obecność nadal była gwiazdą, która oświetla jej podróż, prowadząc ją z powrotem do spotkania z tym, którego kiedyś głęboko ceniła. Pielęgnuj, Panie, miłość, która wciąż łączy te serca, i pozwól jej ponownie zakwitnąć pod ciepłem Twojej nieskończonej łaski. Niech ona odczuje, na każdym kroku tej podróży, Twoje wsparcie i troskę, pocieszając ją i umacniając do stawienia czoła wyzwaniom, jakie ta podróż może przynieść. Amen. Niech ta modlitwa będzie balsamem dla Twojego ducha i kotwicą dla Twojej duszy, zapewniając Ci pokój i pewność, że nie jesteś sama. Z wiarą i nadzieją, idź pewnie, wiedząc, że jesteś wspierana przez nieskończoną dobroć Pana, który zawsze oferuje niezbędne wsparcie, aby przemienić pojednanie w namacalną i błogosławioną rzeczywistość. Kiedy zbliżasz się do ważnego skrzyżowania, pozwól, że te słowa uzdrowią i wzmocnią Cię. Wszechświat prowadzi i chroni Cię, wpisz 555, aby zaakceptować tę wiadomość i błogosławieństwo dla samej siebie. Aby wzmocnić błogosławieństwo, udostępnij ten film 5 innym osobom, które także mogą potrzebować błogosławieństw i wsparcia z tego filmu. Mam nadzieję, że każde słowo dotknęło Twojego serca i że znalazłaś inspirację i pociechę w naszych przesłaniach miłości i nadziei. Zawsze pamiętaj, że nie jesteś sama w tej podróży i że jest wyższa moc, która dba o Ciebie na każdym kroku. Niech te słowa rezonują w Twojej duszy, przynosząc Ci spokój i pociechę w trudnych chwilach. Nadszedł czas, aby rozniecić ten ogień wiary i miłości na całym świecie, rozdając go tym, którzy go najbardziej potrzebują. Udostępnij te przesłania swoim bliskim. Przynieś światło tym, którzy są w ciemności i stań się agentem pozytywnych zmian. Bądź z Bogiem i do następnego momentu wiary, pokoju i pociechy. Amen.